co nas dzisiaj oczekuje? No cóż, oprócz kolejnej świątyni, powrócimy do kilku poprzednich lokacji w tej grze, żeby zdobyć kilka fajnych rzeczy, więc dobra. Z pomocą harpuna możemy się dostać do tej skrzynki, która tutaj przez cały czas nas czekała. I tam zapewne będzie kilka rupii dla nas. Więc... no, 20 rupii. Całkiem nieźle. No ale zdobędę jeszcze trochę więcej kasy. No ale zanim to, to ruszymy tutaj. Bo tutaj znajduje się tak oto żabcia. I sobie z nią pogadamy. No ale żeby z nią pogadać, potrzebujemy maski Dongero. A, Dongero! To już tyle lat. Co cię tu sprowadza? Przybyłeś taki szmat drogi, by mnie znaleźć? Ach, nic już nie mów. Już rozumiem, ta twarz mówi wszystko. Czy to prawda? Ale słyszałem, że w górach nadal jest zima. Gdy nadaje ci wiosna, wyruszę w góry. Spotkajmy się tam. Oki. No właśnie. Będziemy potrzebowali tego, żeby w górach ponownie była wiosna. Więc tam też za momencik się udamy. Ach, obserwatorium. Dawno nas tutaj nie było. No ale teraz w końcu tutaj powracamy i mamy stracha na wróble, któremu zagramy naszą pieśń. No, przez nas wymyśloną. Za niedługo nam się to przyda i to w dwóch miejscach. Więc... och, dziecino, masz tam całkiem ładną rzecz. Zagraj mi na tym swoją własną pieśń. Dobrze? Proszę bardzo. Ej, o tak, ładna melodia, dziecino. Przy okazji. Znam ten... tak, tak, tak. Ruszamy w góry. I właśnie w górach przyda nam się strach na wróble już za momencik. Bo dzięki niemu zdobędziemy kolejną część serca. No i jako, że będziemy musieli przywrócić tutaj wiosnę, to musimy ponownie pokonać bossa tej świątyni. No ale nie ma problemu, bo można przejść do bossa od razu przy wejściu. Nie musimy przechodzić całej świątyni od nowa, co jest dla nas dosyć dobrą informacją. Ładne kule. Okej, tam jest tajemnicza platforma, tylko pytanie, czy mogę się tam dostać stąd, czy muszę przejść inną drogą? Okej, muszę przejść inną drogą. No dobra, no to od razu już wezmę Gorona. Żeby móc się tam szybko przedostać. I siup. Nie spadaj czy coś. Dobra. Czy to już gdzieś tutaj? Chyba jeszcze dalej, czy już tutaj gdzieś? Tam. To widzę, że jest tam, okej. Proszę, kule śniegu, nie robić mi takich... rzeczy. Oczywiście, że są tutaj wredne nietoperzyki. Wredne lodowe do tego, a nie mam strzał, prawda? No, całkowite zero. Więc jeśli mnie tutaj zamrożą, to będzie też bardzo śmiesznie. I może zdajmy tę maskę. No i tutaj mamy pierwszą z części serc. Więc dobra. Strach na wróble potrzebuje okaryny. Powinno zadziałać. Okej. I teraz tak. Jako, że mamy harpun, to można się do niego przyciągnąć. No dlatego nie zdobyłem wcześniej tej części serca. Okej. Fajnie, że mogłem cię od razu nacelować. I przeniosę się od razu w taki sposób. No, mój drogi panie.
Myślę, że pora ponownie zasnąć, żebyś mi tutaj nie przeszkadzał. Ach, pamiętam. No ale po rytmie mniej więcej można sobie ułożyć to, jak te nuty powinny być grane. W sumie, zanim polecę dalej, to ty możesz mi się przydać. Chodź, chodź. No tak. No, no tak. Może jest gdzieś więcej. Nie. No to się cofnę i ją złapię. Wilczki, proszę mi nie przerywać mojej misji. No i właśnie, tutaj na początku jest przejście do bossa. Czy mam strzały? Chyba nie, ale być może, ale tylko być może przy początku bossa będą jakieś strzały. W sumie to bardzo bym na to liczył. No, oczywiście. Bardzo dobrze. Dobra. Goron od razu tutaj. I lecimy z tobą ponownie. Powiem wam, że mam straszliwego pecha, bo on tym razem nie chce mi się dać tak łatwo. O, w końcu mogę go przewrócić i... Ach, no nie. Jeszcze nie umarłeś. O, umarłeś. No. I wiosna nastała. Nie potrzebuję tam rozmowy. No, jedna żabcia już tutaj jest. Dobra. To teraz wyruszamy do Woodfall. Zapewne nie pamiętacie, ale był tu pewien przeciwnik. Więcej wróżek. Był tu pewien przeciwnik, po którego pokonaniu zmienił się w żabę. No i ta żaba jest właśnie tą, która jest nam potrzebna do Dungero. Więc tutaj ponownie otworzymy świątynię, no ale tym razem nie pójdziemy do bossa, nie jest to nam akurat potrzebne. Teraz tylko znaleźć tego przeciwnika, który gdzieś tam się ukrywa. Tylko nie pamiętam gdzie, więc będzie zabawnie. No ale tym razem mamy spore ułatwienie, jako że te oczy działają już od razu, przez to, że mamy łuk. Więc to nam oczywiście skróci wszystko. To nie ty. O, okej. Trafiłem do ciebie. To jesteś ty, moja żabcio. Właśnie taka wielka, zmutowana żabcia. To jesteś właśnie ty. I potrzebuję do walki z tobą łuku i miecza, które mam. Okej, tylko nie chcę być deku pomocy. Idź sobie. To potrwa szybko. Jako, że nasz miecz jest już dużo silniejszy. Teraz potrzebny jest deku. Pięknie. Ponownie strzałki. Gdzieś tutaj na suficie sobie biegasz.
się znaleźć, cwaniaki. Dobrze. Ha! Idealnie. No chodź, no chodź, gdzie jesteś tam. Dobrze. No, nie uderzę ciebie, niestety. Dobra. Darmowe strzały zawsze coś. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, mój drogi? Tam. No. I dziękuję bardzo. To jest to miejsce, gdzie mogliśmy zdobyć strzały. A nie. Tutaj mogliśmy zdobyć klucz do bossa. No ale w każdym razie, dobra. Mamy żabę, którą przybyliśmy. Dongero przybył. A, Dongero, to już tyle lat. Co cię tu sprowadza? Czy to możliwe, żeby w górach była już wiosna? To chyba prawda. Zima trwała tak długo, że zacząłem tracić nadzieję. Rozumiem. Mam natychmiast udać się w góry. Tak jest. Dobra. Można się już stąd ulatniać. Kolejna żabcia jest na południowych bagnach. No ale tam jeszcze pójdę po jedną rzecz. Czyli fasolki. Dzięki. Chyba będę musiał uratować wiedźmę. Jeszcze dodatkowo. Żeby móc tutaj przejść. Przez ośmiornicę, ale zaraz zobaczymy. Czy tam będzie dalsza droga? Chyba... Dobra. Nie będę musiał przechodzić przez ośmiornicę na całe szczęście. O, właśnie już ją widzę. Cześć, moja droga żabciu. Jestem Dongero. Zaufaj mi. To ja. Ach, Dongero, tyle lat. Co się tu sprowadza? A więc to już wiosna, prawda? No dobrze, więc pójdę w góry. Okej, wyruszam. Dobrze. I wracamy szybko do miasta. Szybko do miasta, ponieważ będziemy mogli zdobyć bardzo ciekawy sposób 100 rupii. Jeśli tylko wejdziemy do tej oto gospody. Gospoda pod dzwonem. I teraz... nie chcę być Deku. Teraz, w momencie, gdy już listonosz sobie pójdzie, będziemy mogli pogadać z Anju. Witaj w gospodzie pod dzwonem. Ma pan rezerwację? Tak? Ma pan rezerwację? To dobrze. Pan Link, prawda? Proszę zaczekać. Panie Link, mam zapisane, że przyjdzie pan po południu. To interesujące. Pański pokój znajduje się na piętrze. Oto pański klucz. Dzięki. Nie wiesz dlaczego, ale widocznie miałeś rezerwację. Ale masz farta, zapisane do twojego notesu. Miłych snów. Tak. Za momencik będzie można się dowiedzieć, o co chodzi. Dlaczego mamy rezerwację. Ale chodźmy do tego pokoju, bo tam będziemy mogli zdobyć rupie. Co jak najbardziej będzie dla nas miłe. Proszę bardzo. Co za ruina z tej gospody? To ma być pierwszej klasy pokój? Ze ściany słychać jakiś płacz. No cóż, trudno. Nic za to nie płacimy, więc nie ma co liczyć na luksusy. Tak. To jest bardzo ciekawe. Trochę czasu jeszcze do momentu, gdy przyjdzie prawdziwy klient.
Może gdzieś go tutaj można zobaczyć, nie wiem. W każdym razie zanim go spotkamy, to wrócę jeszcze raz do Snowhead, bo zapomniałem tam o jednej rzeczy. Albo raczej do górskiej wioski. W tym miejscu, jako że już nie ma lodu, będzie można sobie popływać za pomocą oczywiście maski Zory i dopłynąć do pewnej bardzo fajnej skrzynki. To będzie już tutaj, okej. Widać, że się nieco wyróżnia na tle wszystkiego. I tak oto zdobyliśmy kolejną część serca. Znakomicie. O godzinie 3 przychodzi prawdziwy klient, który właśnie miał tutaj rezerwację, więc za chwilę to zobaczymy. No, może nie o samej 3, ale o 3:45 przychodzi właśnie taki oto Goron, który aktualnie porusza się bardzo powoli. No ale jak w końcu dojdzie, to uzyskamy ciekawą rozmowę. Bardzo mi przykro, nie mamy wolnych miejsc. Wszystko zostało zarezerwowane. Zrobiłem rezerwację. Nazywam się Lingoro. Pan Lingoro? Nie mam rezerwacji na to nazwisko. Choć jest tu jedno podobne. Co? Naprawdę? Cóż, nie pada, więc prześpij się na zewnątrz. Bardzo mi przykro. Właśnie zajęliśmy twoje miejsce, mój drogi, ale nie musisz o tym wiedzieć. Cofniemy się w czasie i... Cofniemy się w czasie i już będziesz miał swoje miejsce ponownie. Dobrze, czas na ocean. Tutaj w pobliżu wejścia do piratek będziemy mogli zdobyć kolejną część serca. No i to z pomocą harpuna, fasolki, deszczu i stracha na wróble. No, niezłe kombo, to na pewno. Ja już myślałem, że uda mi się pięknie wyskoczyć. Ale nie ma tak łatwo, oczywiście. Więc okej. Będę potrzebował harpuna. To na pewno, żeby się przyciągnąć się... tam. Więc mam nadzieję, że jakoś tam dosięgnę. Muszę podejść bliżej. Więc Link. Śmiesznie. I chyba tutaj będzie łatwiej. O, tam jest jeszcze jakaś dziura. Zbadajmy sprawę. Krowy. Można zdobyć tutaj mleko, jeśli zagramy im pieśń Epony. Też całkiem fajna sprawa. No ale dobra, teraz chyba bez problemu się przyciągniemy w końcu tutaj. Co jest tutaj? Wróżka? Nie, 5 rupii. No cóż, niech będzie i to. Oki. No i tutaj w końcu możemy zasiać naszą fasolkę. Dawno tego nie robiliśmy. Ostatnio w domu pająka. Tego na bagnie, czyli no dosyć dawno. I teraz pieśń burzy, żeby przywołać wodę, deszcz. I od razu to będzie mogło nam tutaj wyrosnąć. Okej. Przeniesiemy się tutaj i już Navi nam pokazuje kolejne miejsce, gdzie zagramy pieśń Stracha na wróble. No i proszę bardzo. Jest nasz przyjaciel. Przyciągniemy się do ciebie. I no, po tym trudzie w końcu można dojść do tej części serca. Znakomicie. No to teraz ruszamy do kryjówki Zor.
Teraz chyba pójdziemy nie do Japasa. Pójdziemy do tego pokoju pierwszego. O, do tego. Tak, o tym już z wami rozmawiałem. Więc wejdźmy tutaj. O. I tutaj za pomocą harpuna, jako że już go mamy, będziemy mogli się przyciągnąć w górę. Dobra. I mamy taki dziennik. Umiesz czytać pismo Zor? No, prawie. Jeśli tylko będę Zorą, to będę potrafił. I kał, moje zapiski. Dziś znowu daliśmy czadu razem z Japasem. Nie umie pisać tekstów, ale niezła gra. Ja zagrałem to. Dzisiaj Lulu wysłuchała naszego popisu. Chyba jej się spodobało. W gruncie rzeczy to wspaniała dziewczyna. Dzisiaj znowu zagrałem z Japasem. Ewan miał kiepski humor, bo zaczęliśmy sami komponować nowe piosenki. Oto co wtedy grałem. Ewan wezwał mnie tego ranka, ale to chodziło o Lulu. Strasznie się śpieszył. Ciekawe dlaczego. A przy okazji chyba moim szczęśliwym kolorem będzie zielony. Okej. Okay. No, Link jest w zielonej tunice, więc cóż. Ta muzyczka. Jak można się wsłuchać, gra muzyczkę pod ziemi. Znaczy no, muzyczkę różnych takich jaskiń. Na przykład A Link to the Past. Więc to jest takie malutkie nawiązanie. To chodźmy teraz do Japasa, właśnie tutaj. I razem z nim trochę skomponujemy muzyczkę. U niego też mamy malutkie nawiązanie, muzyczne nawiązanie do pierwszej Zeldy. Gdzie w pierwszej Zeldzie właśnie ta muzyczka grała jako muzyka pod ziemi. I też w innym miejscu, no, była inna wersja tej muzyki w Minish Cap. To było wtedy w grobowcu jednego ducha, króla. Jak on tam miał? Nie pamiętam, chyba Gustaw? Czy jakoś tak? No, w każdym razie tam to grało. Mikał! Dobra, potrzebuję okaryny. Potrzebuję, mój drogi, okaryny. Wtedy sobie pogramy. Co? Chcesz ze mną zagrać? Spróbuj zagrać to, co napisałem pod twoją gitarą. Jedziemy. Oki, więc teraz to było w taki sposób. A, nieźle. I teraz... Już wiem, już wiem, już wiem. Jedziemy. Najwyraźniej mi się podobało. No, całkiem nieźle. Ewanowi powinno się spodobać. Ale... on jest zbyt dumny. Nie przyzna się, że ktoś mógłby napisać lepszą piosenkę od niego. On wręcz nie pozwala innym pisać. Jak myślisz, powinniśmy? No i właśnie problem z naszym... liderem jest taki, że... niezbyt będzie z nas zadowolony.
że graliśmy, że komponowaliśmy coś naszego, coś, co... On by mógł na to sam wpaść, ale będzie niezbyt zadowolony, jeśli na coś wpadniemy. Ale jeśli zagramy mu te nuty jako nie Mikał, ale jako Link, to będzie inna historia. Tylko tak. Myślę, że jesteśmy odpowiednio blisko, więc teraz... nie pomyliłem się. Co? Piosenka! Pasuje, pasuje, pasuje! Niezła. Całkiem niezłą piosenkę napisałem. Masz niezwykłe wyczucie melodii. Zagramy moją nową piosenkę na następnym koncercie. Masz, weź to. No i dzięki temu pomogliśmy mu coś pięknego skomponować. No i w ten sposób mamy kolejne serce. Uważasz, że ukradłem ci piosenkę, prawda? No, w pewien sposób tak, no ale później... skomponowałeś coś własnego, więc cieszę się, że mogliśmy ci jakoś tutaj pomóc. W każdym razie będziemy mogli teraz przejść do Lulu, żeby jej zagrać naszą pieśń, którą niedawno się nauczyliśmy. I oczywiście potrzebujemy pamiętać, jak się nią grało. Oto ona. Hej. Ale dobrze mi się spało. Dopiero na to wpadłem i to otworzyłem oczy. Dni mijają bardzo szybko, prawda, Lulu? Tak, Lulu. Nie ma się czemu dziwić. Choć moje oczy w czasie snu były zamknięte, to cały czas widziałem, co się działo w oceanie. Chyba Lulu jest nieco oszołomiona. Cóż, nie ma czasu na czcze gadki. Dobrze, dumny zoreński wojowniku. Morza Wielkiej Zatoki potrzebują twojej mocy. Dalej, wskakuj mi na plecy. No, to jest... niezłe zaskoczenie tutaj. Mikał, co się dzieje? I mój głos.
Co mi się stało? Jej głos powrócił dzięki tej pieśni, więc to na pewno będzie bardzo pomocne dla naszej Lulu. W końcu będzie mógł nastąpić ich występ. Występ Zor. No ale jeszcze trochę poczekają na Mikał, ponieważ my wyruszamy do trzeciej świątyni. Właśnie na grzbiecie tego to wielkiego żółwia. Świątynia Wielkiej Zatoki nas oczekuje.